Dziś przyjrzymy się akcji rekrutacyjnej w firmie Hager Polo Produkcja. W tym celu odwiedziliśmy zakład produkcyjny firmy w Tychach, w którym zatrudnionych jest 650 osób. Zobaczmy, czym zajmuje się firma i na jakie stanowiska można aplikować. W firmie HPP zajmujemy się głównie produkcją aparatury modułowej i zabezpieczającej. Już od 25 lat rozwijamy kompetencje w ramach sprzętu elektroinstalacyjnego, wyłączników nadmiaroprądowych, ale również różnicowo-prądowych. W związku z intensywnym rozwojem firmy Hager obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska produkcyjne. Mamy dwa zakłady produkcyjne, jeden w Tychach, w którym obecnie się znajdujemy, oraz zakład w Sosnowcu. Tyski zakład zajmuje się głównie produkcją aparatury modułowej, m.in. bezpieczników i rozłączników mających zastosowanie w szafach elektrycznych. Natomiast zakład w Sosnowcu zajmuje się montażem szaf rozdzielczych oraz produkcją łączników oraz gniazdek. Na stanowiskach montażowych zatrudniamy głównie kobiety. Jest to związane ze zdolnościami manualnymi, które są konieczne na tym stanowisku. Od naszych kandydatów nie oczekujemy doświadczenia zawodowego. Wystarczą zdolności manualne, precyzja i dokładność wykonywanych prac. Ciągły rozwój firmy oznacza również rozwój kompetencji w działach wsparcia. Obecnie prowadzimy rekrutację do działu utrzymania ruchu. Znajdą tam zatrudnienie zarówno osoby z doświadczeniem, głównie w automatyce, jak i takie, które rozpoczynają dopiero swoją karierę zawodową, a ukończyły szkoły techniczne. W utrzymaniu ruchu pracuję prawie od 5 lat. Na stanowisku technik utrzymania ruchu automatyk. Zajmuję się wszelkiego rodzaju automatyką przemysłową, systemami wizyjnymi, sterowaniem PLC. Naprawiane przez nas maszyny są to głównie prototypy. Są coraz bardziej zautomatyzowane, dlatego nasza praca jest wymagająca, ale dająca bardzo duże możliwości rozwoju. Nasz dział utrzymania ruchu jest jak pogotowie. Musimy możliwie szybko zjawić się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc, działać możliwie szybko i sprawnie. Technikiem utrzymania ruchu może zostać każdy, kto ma ochotę nauczyć się czegoś nowego, ma ochotę się rozwijać. Bardzo mile widziane są wszelkiego rodzaju umiejętności techniczne, znajomość automatyki przemysłowej. Do aplikowania do laboratorium kwalifikacyjnego zachęcamy studentów elektryki oraz elektroniki. Nie wymagamy doświadczenia zawodowego, a jedynie wiedzy technicznej. Wszystkiego innego można się nauczyć na miejscu. Praca w laboratorium polega na badaniu wyrobów stojących w grupie Hager na zgodność z normami międzynarodowymi. Sprawdzamy ogólnie, czy te wyroby zgadzają się, czy spełniają wszystkie regulacje prawne i czy firma Hager może je wypuścić na rynek. Naszym jakby sztandarowym urządzeniem jest stacja zwarciowa, która powstawała przez cały ubiegły rok. Pozwala nam na przeprowadzanie testów zwarciowych wyrobów powstających w grupie Hager. Jest to jedno z pierwszych takich urządzeń w Polsce. Urządzenie jest bardzo zaawansowane technicznie i obsługa jego jest bardzo skomplikowana. Rekrutujemy na stanowiska inżyniera do spraw testów i walidacji, a już od zainteresowań danej osoby zależy, czym dokładnie będzie się zajmowała tutaj w laboratorium. Także tak jak mówię, każdy może znaleźć coś dla siebie. Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, firma Hager oferuje swoim pracownikom również szeroki wachlarz benefitów. Dbając o zdrowie naszych pracowników, oferujemy opiekę lekarza zakładowego, a także dostęp do zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach karty Multisport. Pracownicy chcący rozwijać swoje kompetencje mogą uczestniczyć w zajęciach językowych, a także mogą skorzystać z dofinansowania do studiów, na przykład podyplomowych. Firma Hager od początku swojego powstania jest firmą rodzinną. Mimo że skala działalności firmy dzisiaj jest zupełnie inna, to atmosfera pozostała. Wspólnie wyjeżdżamy na narty, chodzimy po górach, zapraszamy nasze rodziny na piknik, który corocznie odbywa się na terenie naszej firmy, a w okresie świątecznym zapraszamy dzieci na spotkanie z Mikołajem. Naprawdę warto dołączyć do naszej hagerowej rodziny. W ramach obecnej rekrutacji w zakładach w Tychach oraz Sosnowcu zatrudnienie znajdzie 50 nowych pracowników.